Nowe wiadomości. W piątek wieczorem w zalewie w rzece Kamiące w Suchedniowie zauważono ciało człowieka. Strażacy zostali wezwani na miejsce około godziny 19:41. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że mężczyzna został wyciągnięty na brzeg przez patrol policji. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca, prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Niestety życia mężczyzny w wieku około 50-60 lat nie udało się ratować. Lekarz z pogotowia stwierdził jego zgon. W pobliżu znaleziono innego mężczyznę, również w średnim wieku. Był nieprzytomny. Po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala. Policjanci ustalają tożsamość obu mężczyzn. Prowadzą też czynności zmierzające do wyjaśnienia, jak doszło do tej tragedii. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.